Dzisiaj wszystko co dotknę będzie zamieniało się w bedrocka jak możecie zauważyć A bedrock jest najtwardszą skałą w minecraftcie, której się nie da rozwalić Mój przyjaciel Bibi jeszcze o tym nie wie, że wszystko co dotknę zamienia się w bedrocka Dlatego wypiję teraz potkę na niewidzialność Którą trzymam tutaj w rączce i będę go prankował jak będzie chciał zniszczyć drzewko To ja podejdę do takiego drzewa i zamienię go całego w bedrocka I na pewno się zdziwi Bibi za to, że nie będzie miał drewna swojego Dlatego wypijam teraz swoją potkę i staje się mega niewidzialny. Więc chodźmy teraz do Bibiego i zobaczmy jak mu idzie ścinanie drewna. Czas zebrać sobie troszeczkę drewna, żeby zbudować jakiś super domek i nie mogę się doczekać już tego. Słyszycie? Bibi chce zbudować sobie jakiś wymarzony domek, ale my mu to przeszkodzimy, bo staniemy przy tym drewnie i zamienimy wszystko w bedrocka. Dlaczego to się zamieniło w bedrocka? Co jest? Ta gra jest jakaś zepsuta albo ten świat. On myśli, że ta gra jest zepsuta, a tak naprawdę to ja na niewidzialności mu wszystko zamieniam. Wykopię jeszcze drewno tutaj. Na pewno się to uda. Ej, co? jest Nie, to jest niemożliwe. Nienawidzę tej gry. Coraz bardziej mi się to podoba. Dobra, pozwólmy Bibiamu ściąć drewno, żeby mógł zrobić sobie jakieś narzędzia i crafting. Pójdę do tego drewna. Ono wygląda inaczej. Może się faktycznie teraz uda. Tak, mam drewno. do no, lepiej być nie mogło. Teraz zrobię sobie crafting i zrobię sobie jakieś patyki. I będzie ekstra. Dobra, a więc sobie kliknę. I Bibi myśli, że zrobi teraz narzędzia. Ale ja szybko stanę na ten crafting. Zamienię mu go w bedrocka. <śmany> Ale to zabawne jest. No nie! Zamienił się crafting w bedrocka. Teraz nie mogę zrobić niestety nic. Dobra, czas się Bibiemu pokazać. Mu powiedzieć, o co tutaj dzisiaj chodzi. Ej, Bibi, Bibi, czy ty mnie widzisz? Co ty robisz tu, Didi? Nie mogę nic budować. Zobacz, ile tu jest bedrocka. Bo dzisiaj wszystko, co dotkniemy, zamienia się w bedrock Więc uważaj, czego dzisiaj dotkniesz. Bo jak znajdziemy diamenty i zamienisz je w bedrocka, to się popłacze. Co? O, to ty byłeś. nie Nienawidzę cię, Didi, ale nie dotykaj mnie tylko, bo nie chcę zamienić się w bedrocka. Uciekam stąd. Słyszycie, to Bibi nie chce się zamienić w bedroka. Jestem mega ciekawy, czy to tak zadziała, więc idę go szybko dotknąć. Bibi, chodź tutaj, muszę cię pacnąć. Didi, nie dotykaj mnie, proszę. Właśnie, że cię dotknę. Chodź tutaj. Bidi, co ty mi zrobiłeś? Zobacz, jak ja wyglądam! Pożałujesz tego! O nie, tylko mnie nie dotykaj, bo ja nie chcę być bedrokiem tak jak ty, ale trochę śmiesznie wygląda twoja ręka! Będziesz bedrokiem, a masz, Bidi! Bibi, co ty mi zrobiłeś? Zamieniłeś mnie w całego prawie bedroka. Moja tylko ręka jest normalna i głowa! Zaraz tego pożałujesz! A, jak ty wyglądasz jak głupek! No właśnie, wyglądam jak głupek, ale spokojnie! Ty też będziesz zaraz wyglądał jak głupek. Ha, ha. O nie, Bibi, ja cię naprawdę! Przepraszam, ale nie sądziłem, że cię tak dużo zamieni Ja uciekam stąd, bo nie chcę być z większym bedrokiem Coś ty mi, Didi, zrobił Pożałujesz tego Nie, nie pożałuję, przestań Przepraszam, już nie będę nic takiego ci robił Nie obchodzą mnie twoje przeprosiny Zobacz, jak ja wyglądam, Didi No to narka No nie, Bibi, to już jest delikatna przesada Jestem cały w bedroku Straciłem mój ulubiony kolor pomarańczowy Ja nie mogę Nie jesteś w ogóle pomarańczowy I dobrze, bo ten kolor jest obrzydliwy Obrzydliwy to jest twój czerwony. Zaraz się dotknie i też się zamieni w całego bedrocka. Nawet nie próbuj mnie dotykać, bo naprawdę tego Didi pożałujesz. Masakra, jaki on jest szybki. Nie potrafię go w ogóle dogonić, ale spokojnie mam magiczną sztuczkę. Użyję tego pędzla i namaluję tam Bibiego całego w bedroku I mam nadzieję, że się zamieni. A więc zaczynam gorysować. Musimy zrobić tylko obramówkę czerwoną, żeby gra wiedziała, że tu chodzi o Bibiego, ale nie możemy tego wypełnić. Bo wtedy to nie będzie bedrock. Nie będzie. Będę taki zły dla Bibiego i zostawię jego tutaj bzuszek taki, co ma zawsze Jego głowa, pamiętajmy, że on ma niebieskie oczka Więc namarlujmy jego niebieskie oczy i tutaj taki delikatny uśmieszek, bo on jest zawsze uśmiechnięty I tak wygląda Bibi i ciekawe czy go zamieni teraz całego w bedrocka Nie Didi jak ja wyglądam, coś ty mi zrobił Zrobiłem ci to samo co ty mi zrobiłeś, zamieniłem cię całego w bedrocka, masz swoją nauczkę Teraz jesteśmy oboje w cali w bedrocku chyba Czas zakończyć to Didi. Musimy zbudować jakiś swój domek. No dobra, to chodźmy zbudować domek. Tylko proszę, niech to nie będzie domek z bedroka, bo już mam dosyć tego bedroka. się, Bibi buduje swój domek, ale ja mu przeszkodzę, bo nie nienawidzę koloru czerwonego, tylko kocham kolor pomarańczowy, więc zamienię mu ten cały domek w bedroka. I tak wiem, pogodziliśmy się, ale to nie znaczy, że mu nie mogę teraz dokuczać. Więc chodźmy teraz tak po cichu na shift i mam nadzieję, że nas nie zauważy, bo się wtedy na pewno wkurzy. Cześć! Bibi! Fajny masz domek. Naprawdę mi się podoba. Czy mogę dotknąć tutaj i tutaj? Didi, co ty robisz? Mieliśmy już sobie tak nie robić. Nie Nienawidzę cię! Ale wiesz, że nie lubię koloru czerwonego. Musiałem tak to zrobić! Przepraszam! Dobra, Didi, to już jest ostatni raz, jak robiliśmy sobie pranki. Proszę, chodźmy może do jaskini, pokopmy coś. No dobrze, to brzmi świetnie, możemy iść wspólnie do jaskini. Didi, nie próbowaliśmy w ogóle wykopać tego bedroka stąd, a ja wykopałem! Co? wykopałeś tego bedrocka? Ja nawet bym nie mógł go wykopać, bo mam bardzo kiepski. Tutaj kilof kamienny. I co ty chcesz z tym bedrockiem zrobić? Pomyślałem, że możemy, Didi, postawić tutaj portal do świata bedrocka, Didi. Co, ale to brzmi super. Nigdy nie byłem w świecie bedrocka. Nie mogę się doczekać, żeby tam się dostać. Zobacz, to działa. Tu faktycznie działa. Odpaliłeś ten portal. Nie mogę się doczekać, żeby tam wejść. A co z naszymi diamentami? Didi, mamy do wyboru diamenty, a świat bedrocka. A świat bedrocka. Jest lepszy. To ja wbiegam tam za Bibim Zobacz, Bibi, gdzie nas przyniosły. Jesteśmy na jakimś świecie bedrokowym Wow, ale ten świat bedrokowy jest ekstra, Didi Jest przepotężny Nawet są drzewka bedrokowe Tylko szkoda, że tu nie ma drewna Bo tego bedroku się nie da zniszczyć Ej, Didi, a co to są za bloki z pytajnikiem? Dobre pytanie Nigdy wcześniej takiego nie widziałem Bedroka z pytajnikiem Chyba musimy go otworzyć Tylko uważaj i postaraj się go nie dotknąć Tak jak ja teraz E, dotknąłeś go i się zamienił Dobra, cześć, spróbuję go rozwalić Ej, zobacz, jest jakaś potka Bibi, ta twoja potka mnie zabiła! Była beznadziejna! Bibi, ale ja cały czas lewituję w górę przez tą potkę! Co, ale <laughs> zabawne to miłego spadania! Ja zacznę rozwalać kolejne te dziwne bloki. Ciekawe, co z tego wypadnie. Wiaderka z wodą i lawą. O, Bibi, mam super pomysł! Wyleję tutaj wodę i może do tej wody spaść. No to szybko, bo ja już jestem nad chmurami i zaraz się kończy. No dobra, to spokojnie może spadać, bo przygotowałem dla ciebie wodę. A ja dalej rozwalam te bloki. Co to za wybuch był? I mamy tutaj blok diamentu! Pierwszy inny blok niż Bedrock. Ale ekstra blok diamentu, muszę go dotknąć. Co ty właśnie zrobiłeś? Czemu zniszczyłeś jedyny blok diamentu na tym świecie? O nie, pomyliłem się, Didi. Sorry. No nie wiem, czy takie, sorry. Dobra, postaram się z tego dropnąć więcej diamentów. Uwaga, rzucam monetę. Uciekaj! Ale to był potężny wybuch TNT! No, zostało mi pół serduszka, na szczęście przeżyłem. Teraz ja otwieram laki bloka. Ciekawe co z niego. O! I co z tego wypadło, Ja nic nie widzę. Czemu wszystko się zamienia w bedrocka? Chyba nic ciekawego, Didi. Musimy otworzyć kolejne. No dobra, to otwierajmy. Czekaj, teraz moja kolej. Zobaczmy co tutaj jest. O, dużo diamentów. Biorę je. To ja otwieram kolejne laki bloki. Nic z niego nie wyleciało. No, ciekawe czy z tego coś wyleci. Ej, slime block! O nie, ja tu zaraz utnę w bedrocka. Roku. O, dobrze, że tu jest otwarte wyjście. Dzięki, Bibi. Dobra, otwieram kolejny. I z niego ej, wyleciały mi portale do Endu. No to twórz portal do Endu i chodźmy tam. Jestem ciekawy, jak tam będzie wyglądało wszystko. Stawiam perły, Didi, zaraz będzie portal. Wow, Bibi, stworzyłeś portal do Endu. Ciekawe, jak tam w środku wygląda. Wskakujmy tam przed ciebie. Dajesz, Bibi, atakujemy tego smoka i zobaczcie cały End jest zamieniony w bedrocka. Dosłownie cały świat w Craftie jest bedrockowy Tylko szkoda, że ten smok nie jest bedrocka Dajesz Bibi, strzelaj w niego Łukiem, dajesz, dasz radę Cały czas próbuję w niego strzelać Ale to nie jest takie łatwe Tylko uważaj, żeby cię nie zabił Rozwaliłem wszystkie wieżyczki, teraz musimy Atakować szybko tego smoka I na pewno go pokonamy i wrócimy Do zwykłego świata Tak, musi się udać Didi, rozwalam go łóżkami Rozwalaj go łóżkami Tylko dlaczego nie działają moje strzały Nawet ogień się zamienił zamienia w Bedrocka, jakie to jest zabawne, ale dobra musimy strzelać w tego gaga, prawie mnie zabił dobra muszę trzymać odległość od niego dobra Bibi atakujmy go, już tak mało brakuje, połowa życia jest zniszczona, zaraz znowu będzie tutaj i nas pokona, więc musimy go szybko zestrzelić Diditko się streszczaj, już tak mało brakuje prawie go pokonamy, no nie jak on mnie wyrzucił wysoko dobra mam go chyba, czekaj strzelam do niego i cały czas trafiam, ja też do niego wtrafiam i pyk do kolejny strzał. O nie, zmisowałem. Może teraz mi się uda. A endowy smoku. W sumie to bedrockowy, bo jesteśmy niby w endzie. Ale tu wszystko jest bedrocka. Szalam do niego, zaraz będzie pokonany. Też do niego strzelam, więc ostatnie strzały należą do mnie. No chyba, że do ciebie, bo ja nie wtrafiam. Jest za daleko i za wysoko. Koniec w takim razie, Lili, dawaj ostatnie strzały. On ma resztkę życia. Zaraz go pokonamy i wrócimy do naszych domków. Mojego pomarańczowego i twojego czerwonego Dajesz, Bibi, jesteś super łucznikiem. Dasz radę, zostało mu ostatnie życie. Chyba go trafię, czekaj, no nie! No próbuj go rozwalić! On ma 1% życia! Brawo, Bibi! A umieram! Umarłem, ale na szczęście zdążyłem tutaj, żeby zobaczyć śmierć Ender Dragona! Bibi, odpalił się portal, więc wracajmy do naszych domków. Chciałem właśnie pójść do mojego ulubionego sklepu z grami, ale zauważyłem taki dziwny budynek przed moim domkiem. Aż z ciekawości! Pójdę zobaczyć, co tam jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w nowym sklepie z grami. O, nowy sklep z grami. Super! Macie może jakieś nowości? Widzę, że macie Minecrafta. Mamy Minecrafta, proszę zobaczyć, mamy również tutaj lepszego Minecrafta. No i mamy oczywiście pada do grania. O, pada chyba kupię, bo potrzebowałbym do mojego laptopa nowego. Albo macie może jakąś nową grę, której jeszcze nie wystawiliście na sprzedaż. Nie wiem, czy mogę panu o tym powiedzieć, ale mamy specjalną grę z podlady. Dobrze się składa, bo mam bardzo dużo złota i srebrnych monet, więc z chęcią ją kupię. Co to za gra? Ta gra to Among Us. Najlepsza gra. Sprzedaje się jak ciepłe bułeczki, dlatego sprzedajemy ją tylko z podlady. Słyszeliście widzowie? nowa gra Among Us. Ej, w sumie tu masz taki wielki plakat tej gry, to nie wiem, czy to taki tajny produkt. No, bo tylko wtajemniczeni wiedzą, że o to tu chodzi. Ten plakat to jest tylko chwyt marketingowy. No to ja szybko poproszę tą grę, bo chciałbym już wziąć no daj mi, daj mi czerwony lutku. Proszę trzymaj wszystkie moje monety, jakie ja tylko mam. Mam nadzieję, że to wystarczy. Całkiem nieźle w takim razie. Dobra, mogę panu chyba dać. Proszę o to dyskietka. Czy Wy to widzicie? Dostałem właśnie grę Among Us i idę w nią zagrać. Ale najpierw się pochwalę tym zakupem Bibiemu, bo to jest bardzo tajna gra dla tylko wtajemniczonych. Bibi bibi, kupiłem nową grę i to jest Among Us. Tylko ci coś powiem, ta gra jest tylko dla wtajemniczonych i ty jej nie kupisz. Co jak to nie kupiłem? Gasa, to jest najlepsza gra, ja bo tak bardzo chciałbym ją kupić. No i ja ją właśnie dzisiaj kupiłem i będę dzisiaj grał całą noc w tą grę. Ja też chcę w to zagrać, proszę pozwól mi. Nie wiem, czy mogę Ci pozwolić na to. Na razie to idę grać sam. Pa pa! Widzowie, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby wasz ekran wyglądał w taki sam sposób jak ten. A ja już odpalam moją nową giereczkę Wow, ale ten Among Us jest super! Od dzisiaj to jest moja ulubiona gra, naprawdę! Didi. Czy ty oszalałeś? Grałeś cały dzień w tą grę? Tak, grałem cały dzień w tą grę, bo jest najlepsza gra na świecie. Ej, a czy ja też mogę zagrać w tą grę? No w sumie możesz, bo zwolniło się jedno miejsce. Siadaj na moim drugim komputerze i graj z nami. No dobra, to chodźmy zagrać w Among Us'a. Bibi, czy ty wiesz o co chodzi w tej grze? Nie wiem, Didi, o co tu chodzi? Każdy musi uciekać w swoją stronę i robić zadania. I wśród nas jest jeden zabójca, który będzie chciał nas zabić. Dlatego musisz być ostrożny. O nie, co ty gadasz? Będę musiał uciekać przed zabójcami? A czy ty jesteś zabójcą? Nie, nie jestem zabójcą, ale jakbym nawet był, to bym ci nie powiedział. Dobra, chłopaki i dziewczyny, możemy zaczynać. 3, 2, 1, TARD, uciekamy! Dobra, widzowie, nie wiem, czy widzicie, ale właśnie mam nóż w ręce, czyli jestem impostorem i moim zadaniem będzie atakować innych. Dlatego będziemy każdego teraz śledzić i obserwować, czy ktoś robi jakieś taski. Witaj, Bibi. Didi, co ty tutaj robisz? Nie podchodź do mnie. Jak widzisz, się skanuje. Widzę, że się skanujesz i dlatego jesteś dla mnie teraz czysty, więc wiem, że nie jesteś impostorem. Idę szukać dalej impostora. Chodźmy do elektrykala, zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Spójrzcie, niebieski Amonga zrobi taski i to jest odpowiedni moment, żeby go zaatakować. Przepraszam pana, słyszy mnie pan? Yy, tak, słyszę. A kto mówi? Bo właśnie robię sobie taski. O, skończyłem. Yy, o, cześć, Didi. Cześć, niebieski. Wiesz może, kto jest Impostorem? Nie, nie mam bladego pojęcia, kto może być impostorem. Jesteś pierwszą osobą, którą właśnie spotkałem. No dobra, to wiesz co? Wydaje mi się, że jestem pierwszą i ostatnią, bo cię zaraz zabiję. Haha, ha, pierwszego pokonałem, właśnie, ale ta gra jest prosta. Teraz zgłoszę to ciało i będę dyskutował z resztą, żeby kogoś wkręcić. Dobra, przyznawać się, kto zabił niebieskiego amongasa? Od razu mówię, że to nie byłem ja, bo jak tutaj przyszedłem, to już ciało leżało, więc słucham teraz każdego. To może ja się wypowiem pierwszy, cześć, to ja, Bibi. E, moim zdaniem, Didi to byłeś ty, ponieważ ja cię tylko widziałem po tej stronie mapy i to jest troszeczkę podejrzane. Nie, to nie byłem. Ja nie macie żadnych dowodów. Bo ja tutaj po prostu sobie przyszedłem i już to ciało było. Dobra, teraz różowy Amongas, mów co widziałeś? Powiem tak, to na pewno nie mogłam być ja ponieważ ja byłam w Weeponsach. No i właśnie tam sobie strzelałam i w ogóle, więc to na milion procent nie byłam ja, a to któryś z was musi być, bo to na pewno też nie jest zielony, bo to jest mój chłopak. No dobra, skoro to wy nie byliście, bo byliście w Weeponsach wraz z chłopakiem, chyba tak mi się wydaje, to też nie byłem ja i Bibi też to nie był ty, to chyba nie mamy żadnych dowodów, więc musimy chyba przeskipować głosowanie. No ja bym tak nie powiedział, Didi, bo ja bym chyba obstawił ciebie. Nie, ja przysięgam, to nie byłem ja, ja... Ja bym nie zabił niebieskiego, jak gdybym miał zabić to bym zabił ciebie, Bibi O nie, co ty gadasz? No dobra, skipnijmy to, ale mam cię na oku Ja was też mam na oku Nie będę ukrywał, trochę śmierdzi mi ten różowy Among Us Dlatego będziemy go śledzić, bo widziałem, że poszedł w tamtą stronę Ale co mi śmierdzi? Przecież ja jestem impostorem Dlatego musimy go teraz pokonać Widzicie, tu jest różowy Among Us i on robi teraz swojego taska Dzień dobry, witam cię różowa dziewczynko Bibi, co ty tutaj robisz? Obserwuję te teraz każdego, bo teraz każdego uważam, że jest impostorem. Dlatego ty robisz teraz malowanie, tak? Tak, a dlaczego ty nie robisz żadnych tasków? Trochę mi to śmierdzi. Że ja ci śmierdzę? Czyli mnie podejrzewasz? To muszę cię zabić teraz! Proszę cię, Didi, nie zabijaj mnie! Przecież ja mam chłopaka, zlituj się nade mną! Dlatego teraz będzie mi łatwiej tego twojego chłopaka wyeliminować. Narka! Ale to było proste. Nawet mnie nie podejrzewała na początku. Teraz musimy iść szybko znaleźć tego zielonego albo Bibiego. Ej, zielony, co ty tutaj robisz? No, ja sobie tutaj chodzę. Szukam właśnie mojej dziewczyny, bo gdzieś mi znikła. Widziałeś ją może? Nie, jej nigdzie nie widziałem, ale mogę ci pomóc jej szukać, jak chcesz. Super by było, jakbyś mi pomógł, wiedziałem, że to nie ty jesteś impostorem. To musi być ten Bibi. Na bank to jest Bibi. On pierwszy raz w tą grę gra. I osoby, które przeważnie grają pierwszy raz w tą grę, mają takiego sz Szczęście, że są impostorem. Chodźmy słuchać twojej dziewczyny. Ej, zielony, lepiej tam nie wchodź! Co nie moja dziewczyna? Jak to możliwe, Didi? Nie mam pojęcia, ale skoro my byliśmy razem w kafeterii, to musiał być chyba Bibi. To na 100% był ten cholerny Bibi. Ja mu pokażę niech go tylko spotkam. Dobra, to zgłośmy ciało i przyprowadźmy go tutaj. Bibi, my wiemy, że to była twoja sprawka Więc nawet nie musisz się tłumaczyć Bo po prostu na ciebie głosujemy i wylatujesz Bibi, jesteśmy przyjaciółmi Nie głosuj na mnie, to nie byłem ja Przecież ja teraz byłem w łyponsach i w nawigacji Nie mogłem zabić biednej dziewczyny Musiałeś ją zabić Bo my byliśmy razem z Zielonym w kafeterii A skoro my byliśmy cały czas razem To ty musiałeś być Nie, no to nie byłem ja, Zielony Powiedz mu coś, nigdy bym nie zabił twojej dziewczyny To na 100% byłeś ty Nie wybaczę ci tego Słyszałeś? On ci tego nie wybaczy I ja też ci tego nie wybaczę Dlatego musimy na ciebie zagłosować <laughs> Nie, tylko nie to Udało mi się właśnie teraz wrobić Bibiego i, I zostałem tylko ja i zielony Ej, zielony, słuchaj No, co tam? Skoro nie był Bibi impostorem Ani ja nim nie jestem To znaczy, że ty jesteś impostorem Chyba ty jesteś impostorem Ej, właśnie, nie zauważyłem tego, że zostaliśmy tylko my To dziwne, bo impostora nie powinno już być Dili czy ty jesteś? O nie! Tak dokładnie. Ja jestem impostorem i pokonałem twoją dziewczynę i oszukałem Bibiego. Dlatego teraz Cię pokonam zielony i wygram tą giereczkę 3, 2, 1. W taki oto sposób wygrałem grę jako impostor w Among Us. Teraz idziemy do kolejnej mapki. Teraz ja jestem crewmate'em i nie mam pojęcia kto może być impostorem. I nawet nie chcę wiedzieć. Idę robić swoje pierwsze taski. A pierwszy task zrobimy na Weaponsach. I musimy znaleźć teraz chyba odpowiednią planetę. I już zrobiliśmy pierwszy task. To był chyba najprościejszy task w tej grze. Teraz mamy kolejnego taska. I musimy doprowadzić teraz tą lampkę w to miejsce. I mam nadzieję, że to będzie proste, bo ja jestem słaby w taskach. I to naprawdę jest naprawdę proste. Udało mi się zrobić drugiego taska. I zaraz, może wygramy, i się nie dowiemy w końcu, kto jest impostorem, bo skończymy. Taski. O dwa wyrzucę śmieci. I śmieci zostały wyrzucone. Chodźmy szybko do Weaponsów i zróbmy teraz tam jakiegoś taska. To jest jeden z prostych tasków. Wystarczy, że kliknę w to miejsce. I zrobiliśmy kolejnego taska. Może chodźmy się rozejrzeć teraz po mapie. Chodźmy teraz do elektryka. I może tam będą jakieś taski do zrobienia. O nie, tu jest ciało,

Didi Didi co się stało znalazłeś ciało O nie biedny, zielony stworek Dokładnie znalazłem ciało zielonego I teraz mi proszę powiedzieć To jest impostorem i kto go Zabił bo ja byłem w Weeponsach I tam go nie było i go w ogóle Nie widziałem może zacznijmy od ciebie Bibi bo ty mi jesteś najbardziej Podejrzany co ja jestem najbardziej Podejrzany Ciekawy dlaczego Bo masz kolor czerwony a kolor czerwony Kojarzy mi się z krwią i zabójcą To jest naprawdę bezsensowny Argument Didi to jest takie argument, jakbyś chciał coś nam powiedzieć. Ja nic nie chcę powiedzieć, bo to nie byłem ja naprawdę. No dobra, skoro się ty nie chcesz przyznać, Bibi, to może różowy. No co ty, to nie jestem ja, ja nie mogłabym tego zrobić. Jak to nie ty, to to kto zrobił w końcu, bo ja już nie wiem. Nie pieski, może ty to zrobiłeś? Nie, to też nie byłem ja. Dobra, ja się poddaję, ja już nie, nie chcę mi się głosować naprawdę. Jak możecie się nie przyznać, no który z was zabił zielonego? Przyznajcie się. Didi, ale przecież to też równie dobrze mogłeś być ty, to ty znalazłeś ciało, więc to ty jesteś najbardziej podejrzaną osobą. Owszem, znalazłem ciało, ale to nie byłem ja. Przecież jakbym ja go zabił, to bym nie zgłaszał ciała. No chyba tylko głupek by zgłosił ciało po zabójstwie. Chciałbyś, żebyśmy tak myśleli, ale chyba ci nie ufamy, Didi. Przysięgam, to nie byłem ja. Twoją drogą, moim zdaniem podejrzany też może być niebieski. Zobaczcie, on się praktycznie w ogóle nie odzywa. W sumie racja, w ogóle się nie odzywa. A widziałeś może gdzieś po drodze go? No właśnie, nie widziałem niebieskiego, więc to chyba musi być on. Dobra, to ja oddaję głos na niebieskiego. To no, ja też oddaję głos na niebieskiego. A ty różowa oddajesz? To jest na ciebie. Na mnie oddajesz głos, ale i tak jest przegłosowane na niebieskiego, więc niebieski niestety odpadasz. Okazało się, że niebieski nie był impostorem i impostor dalej jest w grze. Zróbmy teraz taski w elektryku. Połączmy tutaj te koropeczki, te paseczki, poklikajmy. Aha, bo tutaj trzeba to w taki sposób zrobić. Niebieski trzeba w taki sposób zrobić i niebieski Również drugi w taki sposób. I zrobiliśmy drugiego taska w tym pokoju. Bibi, co ty tutaj robisz? A ja tutaj przyszedłem zobaczyć, czy przypadkiem nic tutaj złego nie robisz. Hmm, co ty robiłeś, niby? Przed chwilą tutaj musiałem doprowadzić laser. W tym miejscu łączyłem trzy kolory ze sobą. Teraz będę robił trzeciego taska. Ja nie jestem impostorem. Niech ci będzie, ale mam cię na oku. No nie, Bibi podejrzewa mnie i myśli, że jestem impostorem. I się myli. Wow, to. Ten task jest naprawdę trudny. Musimy połączyć wszystkie kolorki ze sobą. I zrobiliśmy trzeciego taska, idziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Zostały mi jeszcze dwa taski do zrobienia w nawigacji, więc chodźmy tam i zróbmy te zaległe taski. Bibi, czy ty zabiłeś różową? Nie, nie zabiłem jej, ja nie wiem kto to zrobił, biedna różowa. No to czemu nie zgłosiłeś jeszcze ciała? Klikam! Dobra, Bibi, proszę się wytłumaczyć Dlaczego akurat ty stoisz przy ciele? Ja wiem, że to nie byłem ja Idę to zgłosić Co? Nie zgłosisz tego, ty cholerny Didi Zaraz pożałujesz, nie zgłosisz tego A masz! Hahaha, ha, ha. jestem najlepszy w tą grę A on się dał tak nabrać I myślał jeszcze, że mi ucieknie Nie wierzę, idę podbijać dalej tą grę No nie, ja wyglądam obrzydliwie Pomóż mi to odzyskać Bo no ty się ze mnie śmiesz, zobacz jak ty wyglądasz No ja wyglądam jak pomarańcz, Czemu ja jestem biały też? <laughs> A, jesteś biały, ale noob Co my mamy teraz zrobić, jak jesteśmy teraz białymi? Ty jesteś tu od myślenia, wymyśl coś Patrz, tutaj odzyskasz kolor Musimy tam chyba pójść Wow, ja chcę odzyskać kolor Ja też chcę odzyskać kolor Bo ten biały mi nie pasuje A ja kocham kolor pomarańczowy Ja kocham kolor czerwony Dobra, to wskakuj tam pierwszy A ja wskoczę zaraz za tobą Skakuję, Didi Dobra, widzowie, ja też tam wskakuję I może uda nam się odzyskać nasze kolory gdzie ja jestem, widzowie? O co tu chodzi? Gra każe mi wylosować jakiś kolor? Ale ja chcę odzyskać mój pomarańczowy kolor, a nie losować kolory. Czemu ja nie mogę dalej przejść? Dlaczego tu jest kłódka? No dobra, to losujemy kolor. Wylosowałem kolor zielony? Dlaczego nie pomarańczowy? I w momencie, kiedy gra wylosowała mi kolor, kłódka znikła z tych drzwi. A cały tamten poziom zamienił się na kolor zielony, tak jak mój skin. Czy ja muszę przejść parkour? Przecież ja nienawidzę parkouru. Ale no dobra, postaram się przejść ten parkour. Może jakoś dam radę to przejść. I muszę się dostać do tamtej skrzynki. Chyba po to, żeby znaleźć kluczyk do otwarcia tych drzwi. Chwila, a moment, tam też jest jakaś skrzynka. To do której skrzynki powinienem iść najpierw? Chyba do tamtej. Strasznie proste ten parkour. Myślałem, że będzie trudniejszy. Robienie tych 180 jest coraz prostsze. Dobra, dostajmy się do tej skrzynki i ciekawe co tutaj będzie. Klucz do otwarcia drzwi? To ciekawe, co jest w tamtej. Ale to się dowiem dopiero, jak tam się dostanę. Boję się, że nie wtrafię w płotki i umrę. Został mi ostatni skok i ciekawe co w tej skrzynce będzie takiego. Chwila moment, a gdzie jest Bibi? Przecież on razem ze mną wskoczył do tej dziury I w tej skrzynce była ender perełka Chyba muszę tam trafić nią Udało mi się przejść kolejny poziom Teraz wystarczy że otworzę te drzwi I mogę teraz dalej przejść No i znowu muszę losować kolejny kolor Fajnie by było jakby był to kolor pomarańczowy Dobra to kręcę tym kołem i wylosowałem kolor różowy, przecież to jest kolor dla dziewczyn. Dlaczego taki kolor? Ja chcę wrócić do mojego pomarańczowego. I chodźmy do kolejnego poziomu. No nie, tu jest labirynt i są trzy przejścia do wyboru. Które przejście ja mam wybrać? Dobra, wybierzmy najpierw przejście po lewej stronie. Mam nadzieję, że doprowadzi mnie do super miejsca. No nie, te przejście było złe, bo doprowadziło mnie do ślepego załuku. Muszę się teraz cofnąć. No dobrze, teraz wybierzmy. Zbieram przejście środkowe Mam nadzieję, że to przejście będzie poprawne I że dzięki temu przejdę ten labirynt I odzyskam swój kolor pomarańczowy Bo kolor różowy jest dla dziewczyn Znalazłem jakieś drzwi A za tymi drzwiami są zombiaki O nie, aż dwa zombiaki Muszę je teraz pokonać Udało mi się pokonać te zombiaki I tu jest jakaś skrzynka A w tej skrzynce był klucz do kolejnego poziomu Może wtedy odzyskam kolor pomarańczowy W takim razie Muszę wybrać prawe przejście bo lewe było fałszywe, a środkowe prowadziło do klucza. Ale dalej mnie zastanawia, gdzie jest Bibi! Przecież razem weszliśmy do tej dziury. Udało się, znalazłem przejście do kolejnego poziomu. Mogę teraz użyć klucza i przejść dalej. No i kolejne pomieszczenie, w którym będę losował kolor. Mam nadzieję, że tym razem dostanę kolor pomarańczowy, bo ten różowy był dla dziewczyn. No dobra, to losujmy! No i wylosowałem kolor żółty Wciąż to nie jest kolor pomarańczowy Ja uwielbiam kolor pomarańczowy Ale ten żółty mi najbardziej Przypomina ten kolor Ale dalej tęsknię za tym pomarańczowym Chodźmy do kolejnego poziomu Może wtedy uda się odblokować Nasz ulubiony kolor Dalej się zastanawiam gdzie jest Bibi No nie Nie lubię tego poziomu Bo jak nacisnę na tą płytkę To spadnie TNT na dół I wybuchnie, a ja jestem bardzo bardzo wolny! O nie, moja ścieżka znikła! Widzicie, mogłem to być ja i bym wybuchł wtedy. I muszę się dostać na drugi koniec, przecież ja nie mam szans. No dobra, spróbujmy. Może mi się uda dostać. To był naprawdę trudny poziom. Mam nadzieję, że Bibi nie ma takich poziomów. Bo on chyba też musi losować swoje kolory. Doszliśmy do kolejnego pomieszczenia, w którym znowu będziemy losować. No dobra, to losujmy kolejny kolor. I wylosowało nam kolor niebieski. To dalej nie jest kolor pomarańczowy. Jest mi naprawdę przykro. Bo jak wiecie, ja uwielbiam kolor pomarańczowy. Ale jest to dalej lepszy kolor niż kolor biały. Ciekawe, jaki kolor wylosowało Bibiemu. No dobra, to chodźmy do kolejnego poziomu. Mam nadzieję, że będzie łatwiejszy. O co chodzi w tym poziomie? Dlaczego tu jest tyle wody? Przecież mogę to normalnie przepłynąć. Nie muszę wcale przechodzić tego parkuru. Ale ta gra jest głupia. Przecież mogę to przepłynąć normalnie. O nie, to jest fejkowa woda. Wcale nie mogę tego przepłynąć. Nie mogę wchodzić do wody. W takim razie muszę poskakać po tych magma-blokach. Ale tutaj też dostaję obrażenia, jak przestanę kłócać To jest chyba najtrudniejszy poziom do tej pory. I dlaczego to kolor niebieski? Kiedy dostanę mój kolor pomarańczowy? No dobra, przejdźmy ten parkour. Mam nadzieję, że nam się uda. Patrzcie, tam jest skrzynka. Jak ja mam się do niej dostać? Skoro ta woda zadaje mi obrażenia. hej, dobra, ten poziom jest naprawdę trudny. Zdecydowanie najtrudniejszy. Teraz muszę doskoczyć do tej drabinki. Nie wiem, jak mi się to uda. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapeczkę w górę, bo inaczej nie dam rady. A jestem teraz w kolorze łapki w górę. Udało mi się to wskoczyć. Teraz muszę iść na drugi koniec. Bez problemu to zrobiłem. Myślałem, że nie dam rady. Już chyba wiem, jak się dostać do tamtej skrzynki. Mamy tutaj łódkę. Pewnie będziemy musieli tam dopłynąć. Jestem właśnie w środku tej łódki, i mogę teraz pływać po tej fejkowej wodzie. Od razu jakoś przyjemniejszy ten poziom jest. I uwaga, w tej skrzynce będzie klucz do kolejnego poziomu. Super, jestem coraz bliżej odzyskania mojego ulubionego koloru, czyli pomarańczowego. No dobra, to otwórzmy te drzwi tym kluczem i wejdźmy do kolejnego poziomu. I znowu musimy wylosować nasz kolor. Może tym razem wylosuje nam kolor pomarańczowy. No dobra, to losujmy kolor! Udało się, wylosowało nam kolor pomarańczowy i od razu całe pomieszczenie zamieniło się w najlepszy kolor na świecie, czyli kolor pomarańczowy. Jestem ciekawy, czy Bibiemu udało się odzyskać kolor. No dobra, to chodźmy do kolejnego pomieszczenia. O Bibi, pojawiłeś się w końcu. Chyba źle zrobiliśmy, że osobno wskoczyliśmy do tamtego pomieszczenia. Tak właśnie mi się wydaje, to było mega trudne do przejścia. I w końcu odzyskaliśmy swoje kolory. Teraz chyba ja muszę. Prze swój poziom, żeby odblokować twój poziom. To biegnę i szybko to robię, żebyśmy odzyskali nasze kolory na zawsze. Ale czeka mnie teraz straszny przeskok, bo muszę przeskoczyć trzy kratki na niewidzialny blok. Jej, udało mi się to przeskoczyć! Idę szybko teraz kliknąć guzik, żebyś mógł Ty odzyskać swój kolor, Bibi. Dasz radę, Didi, kliknij go! Dobra, Bibi, klikam. Odblokował ci się poziom. Teraz szybko tutaj przyjdź! Wow, idę do ciebie, Didi! Musisz się, Bibi, bo ja już chcę wrócić do swojego domku. Biegnę, Didi, ale zobacz, ile tu jest tych min. Widzę. Dla szczęścia ja miałem łatwiejszy poziom od ciebie. Patrz, jestem już naprawdę blisko. Szybko, wychodźmy stąd. Dobra, otwieramy drzwi i strzałka na dół. Chyba musimy tam skoczyć, żeby wrócić do domku. No to ja skaczę pierwszy, Didi. Bibi wskoczył, to teraz ja wskakuję. Wow! W końcu jestem w swoim kolorze. Ja to samo. Przed chwilą słyszałem, jak Bibi wyszedł z domku i sobie nucił pioseneczkę taką, którą nucimy jak chodzimy na diamenty. I wpadłem na super pomysł, że go sprankuję. Zamienię jego cały domek na kolor biały. Żeby znowu się wystraszył, że znowu musimy przechodzić te dziwne poziomy, żeby odzyskać kolory. Więc ja zabieram się za zamienianie mu w domku. Będzie to bardzo trudne i długie. Jestem ciekawy reakcji Bibiego na to, że jego domek jest biały. Ale to śmiesznie zaczyna wyglądać. Bibi naprawdę się chyba popłacze. Ja na przykład bym się popłakał, jakbym miał taki domek biały. Bo ja kocham kolor pomarańczowy. Jak możecie już prawie cały domek zamieniłem na kolor biały. Wygląda naprawdę śmiesznie i nie mogę przestać śmiać się. Chciałbym już zobaczyć minę Bibiego, który będzie płakał na widok tego domku. Żeby było mu jeszcze bardziej przykro, zamieńmy jego wszystkie meble na kolor biały. Te szkło zamienimy na kolor biały. Ale to dziwnie wygląda. Oczywiście, jeszcze lampkę trzeba zmienić. Teraz to już to w ogóle śmiesznie. I najważniejsze: trzeba zamienić to łóżko. Bo takie czerwone nie pasuje do białego domku. No i takie już pasuje. Wow, jeszcze za mną jest kanapa. Jak ja mogłem o niej zapomnieć? Jeszcze lampa i krzesło do komputera. I tak oto wygląda cały biały domek od Bibiego. Od środka. A tak wygląda wygląda od zewnątrz. Jestem naprawdę ciekawy reakcji Bibiego. Myślę, że się wkurzy. Nie klikaj czerwonego przycisku, ale chyba to nie chodzi o ten przycisk, tylko to chodzi o ten przycisk i on jest czerwony. A jak jest czerwony, to mnie strasznie kusi, żeby go kliknąć, ale jest ewidentnie napisane, żeby go nie klikać. Więc jeżeli zostawicie teraz łapkę w górę i subskrypcję, to ja to kliknę. Uwaga, 3 2 1. Dobra, klikam ten guzik i mnie chyba zmniejszyło, albo Cały świat się powiększył, bo jestem naprawdę mały I mogłem się posłuchać tej reklamy, żeby nie klikać tego czerwonego przycisku A ja go kliknąłem, ale no trudno Chodźmy może podejrzeć, co robi Bibi Skoro jesteśmy tacy malutcy Spójrzcie, Bibi robi właśnie kupę Ale mnie boli strasznie brzuch i tak pierdzę <śla> Ale on głośno pierdzi to wszystko <śla> słuchać przez te okno A co gdyby móc zrobić takiego pranka i zniszczyć mu ten jego kibel? Ale musimy najpierw włamać się do jego domku, przez to musimy zrobić dziurę w ścianie, żeby nas nie zauważył. Już prawie się przedostałem do jego domku, i teraz muszę zeskoczyć na dół. Uwaga, ważny komunikat! Teraz każdy wchodzi na kanał DDBox, lika ten napis subskrybuj i zostawia subskrypcję na moim kanale z Robloxem. Liczę na to, że każdy z Was teraz tam wejdzie i zostawi suba. Będzie mi wtedy naprawdę miło, jak to zrobisz. Ale Bibi ma naprawdę głośne pierdy I jest to obrzydliwe Dlatego mu rozwalę teraz szybko jego kibel I ucieknę stąd Ej, co tutaj się stało? Mój kibel został rozwalony O nie, to jest kupa Bibiego Ale śmiesznie Zrobił kupę na ziemię, ale będę się z niego śmiał Najlepsze jest to, że on mnie nie widzi Bo jestem najmniejszy w Minecraft To jest na pewno sprawka Didiego Teraz zrobię mu takiego pranka I oblepię cały pokój czerwonym kolorem Słyszeliście on? Myśli, że to ja i bardzo dobrze myśli Tylko skąd mu przyszedł pomysł, że to Mógłbym być ja, przecież nigdzie mnie nie było W jego domku, bardziej w jego Zasięgu oczu, dlatego teraz Ja mu zrobię takiego samego pranka Jakiego on mi chce zrobić i cały Jego domek oblepię kolorem pomarańczowym Ale zrobiłem mu pranka Jego cały pokój jest czerwony Chwila, dlaczego tutaj Jest pomarańczowy dywan Haha, ha, wiedziałem, że jeżeli zrobię mu takiego Samego pranka jak on nie chce zrobić To on będzie mu smutno, bo on nie lubi koloru pomarańczowego, a cały jego pokój zamieniłem w kolor pomarańczowy. Na bank tu są ustawione jakieś kamery od Didi'ego, mam tego dosyć. I nie chcę mi się już tutaj grać. Widzicie, Bibi wyszedł z serwera. Obraził się, że jego domek cały zamieniłem na kolor pomarańczowy. Ale znam jego świat, gdzie on będzie grał, i zaraz się przeniosę i dalej będę go tam prankował. Teraz jestem na swoim świecie i tutaj Didi nie będzie mi dokuczał, bo ten pomarańczowy kolor to na pewno jego sprawka. Dostałem się właśnie na świat Bibiego i będziemy tutaj go prankować, jako najmniejsi w Minecraft. A Bibi właśnie tam zaczyna swoją rozgrywkę i postawił właśnie craftinga i będzie robił swoje pierwsze narzędzia. A kiedy on craftuje, ja szybko się to zakradnę i mu go rozwalę i uciekam, żeby mnie nie zauważył. No nie, ktoś zepsuł mojego craftinga. Co to ma znaczyć? Wszystko jest nie tak, jak powinno. Haha, ha, on mnie nie widzi, a ja mu go zniszczyłem. Dobra, to teraz może dajmy mu jakiegoś narzędzia, żeby by mu nie było przykro. Zrzućbym szybko taki malutki kill i uciekajmy. Ciekawe jaka będzie jego reakcja. Wow, mam kill drewniany. Teraz będę mógł wykopać kamień. Bibi idzie właśnie do kopalni, więc może dajmy mu tam jakieś diamenty, ale nie takie zwykłe diamenty, bo te diamenty to są TNT diamenty i wystarczy, że Bibi dotknie i wybuchnie. Będę tutaj kopał swoje rzeczy, żeby móc wykopać zaraz żelazo, a potem oczywiście diamenty. I widzowie, zanim mu podłożymy te diamenty, no, jak Bibi będzie chciał rozwalić te żelazo, to ja mu je zniszczę na game modzie, żeby nie dostał tego żelaza. Mam w końcu kamienny kill, teraz mogę wykopać. O, nie, zepsuło się coś, ale dobra, tutaj jest kolejne żelazo, więc wykopię je. Ej, coś tu jest nie tak, bo to nie działa. No ale dobra, mam ostatnią szansę. I tak, wykopałem teraz żelazo. Widzieliście, jak Bibi mu właśnie zniszczyłem jego dwa żelaza, ale już jedno mu pozwoliłem wykopać, żeby nie podejrzewał, że to ja mu coś przeszkadzam. Za mną Bibi właśnie kopie kolejne żelazo, a ja szybko w tym miejscu postawię TNT, które wybuchnie, więc jedno, drugie i trzecie TNT, będzie wtedy naprawdę wielki wybuch, a ja idę się schować troszeczkę dalej i zobaczymy to z ukrycia, jak Bibi będzie to wykopywał. Wow, nie wierzę, tutaj są diamenty, ale super, teraz je wykopię i będę miał diamentowy kilo, a więc kopię teraz te diamenty. O nie, wybuchło tu wszystko. Czy wy widzieliście jaki ten wybuch był naprawdę wielki? Bibi wykopał diamenta i wybuch. Ale zostały tu jeszcze dwa. Ciekawe czemu Bibi ich nie chce wykopać. Zostały tu jeszcze dwa diamenty, a ja nie widziałem tu żadnego creepera, więc musiał już wybuchnąć. A więc je wykopię. O nie! A znowu się na to nabrał. Ale on jest głupi. Te diamenty są naprawdę podejrzane. Ciekawe, co teraz Bibi zrobi. Pora wybudować mój nowy domek. Tutaj będzie mi lepiej niż na tym serwerze z Didim. On mi wszystko niszczy, a tutaj będę miał swój fajny domek. Co on mówi za głupoty? Ja mu niczego nie niszczę. Po prostu postawiłem mu pomarańczowy dywan. Taki sam, jak on chciał mu postawić w moim domku. Ale on, skoro on twierdzi, że ja mu wszystko niszczę, to postawię mu teraz TNT i naprawdę bo zniszczę ten domek. Dobra, postawiłem TNT, je wybucham i szybko uciekam. I cały domek mu teraz wysadzę. Nie wierzę, ktoś wybuch mój domek. To pewnie jakiś Creeper. Haha, <laughs> Bibi myśli, że to Creeper mu wybuchł domek. A to bym ja używając TNT, będę z najmniejszym w Minecraft. Ale teraz postawię tutaj Creepera. I ciekawe, jak zareaguje na Creepera. A te Creepery są naprawdę malutkie. To jest armia tyci Creeperów. O nie, co tu robią małe creepery? O! Oh, wybuchły mi domek. A teraz mu naprawdę małe, tyci ci creepery, wybuchły domek. Dobra, to teraz możemy mu postawić Tyci armię zombiaków. Teraz wybudowałem taką bazę, taki domek, że nikt mi już go nie rozwali. To prawda, zbudował naprawdę taką twierdzę z obsydianą że nie ma opcji, że ją wysadzę z TNT albo jakikolwiek creeperem. Ale za to mogę postawić wielką armię zombiaków przed jego domkiem, a te zombiaki są naprawdę. Tyci. To no ja stawiam ostatnie trzy zombiaki i dzwonię na ten dzwonek. I ciekawe, czy się Bibi na to nabierze. Uwaga, dzwonię! Czemu Bibi nie otwiera tych drzwi? O nie, co tutaj robią zombiaki? Ktoś dzwonił do moich drzwi i to chyba one. Ała, one mnie strasznie biją. Muszę je pokonać, ale nie da się. Postawiłem wielką armię zombiaków tyci, i teraz Bibi z nimi walczy. I chyba zaraz przegra. Teraz Bibiego go postrzelam z łuku. Ciekawe, jak zareaguje na taki strzel. Ze super łuku. Ej, ktoś do mnie strzela z łuku. Didi, czy to jesteś ty? Kon mu przyszło do głowy, że to mogę być ja. Przecież nie znam jego świata. Podobno. Jeszcze raz strzelmy. Może teraz tą świnkę ze strzelmy i teraz szybko Bibiego. Ej, ktoś do mnie strzela. Chwila, Didi, widzę cię. To ty. Wiedziałem od początku. Chodź tutaj. Nie złapiesz mnie. Od początku cię prankuję Niestety, ale biegasz tak wolno, że na pewno cię złapię. Nic teraz nie zrobisz. O nie, zamknąłeś mnie w kraty. Wypuść mnie. Od początku Dili wiedziałem, że to ty mnie prankujesz, bo to ja postawiłem ten przycisk. Coś przypuszczałem, że to ty postawiłeś ten przycisk, bo nikt inny nie gra na tym świecie. Sprawdzałeś, czy kliknę, a to było oczywiste, że kliknę, bo kto by nie kliknął w czerwony przycisk. Ale widzowie, teraz muszę się zemścić za tym Bibim i zrobić mu kolejne pranki. Jestem ciekawy, czy Bibi się wkurzy, jak na przykład jego domek będzie koloru pomarańczowego, taki jak ja kolor uwielbiam. A Bibi go nie lubi Ale żebyśmy widzieli jego reakcję na żywo Postawmy w tym miejscu kamerę Dzięki której będziemy mogli oglądać Co robi Bibi w domku i jak się wkurza Wchodzę do swojego domku I kładę się spać Widzieliście widzowie Bibi wszedł właśnie do swojego domku Ciekawe jak zareaguje jak zamienimy Jego domek na kolor pomarańczowy Więc ja wpisuję magiczną komendę jak możecie zauważyć domek Bibiego Jest cały pomarańczowy Wejdźmy szybko na jego kamery I sprawdźmy jak się wkurzył co tu się dzieje? Dlaczego ten domek jest pomarańczowy? Co tu się stało? Widzieliście, Bibi aż płakał zdenerwowania. Bo się tak bardzo wkurzył, że się popłakał, że jego domek jest pomarańczowy. Zamieńmy może domek Bibiego teraz na kolor niebieski. Ło, wow, patrzcie, jak ten domek teraz śmiesznie wygląda. Ciekawy jestem reakcji Bibiego. Nie, co tu się dzieje? Ten domek jest przeklęty. Nienawidzę tego koloru. Kolor niebieski jest taki brzydki. Ja chcę wszystko, żeby było czerwone. Słyszeliście? Bibi chce, żeby jego domek był czerwony. Ale przez to, że mnie wystraszył dzisiaj rano, twierdziłem, że zamienię jego domek na domek z lawy. Zobaczycie zaraz, co tu się stanie. Zobaczcie, cały domek od Bibiego wypełniłem lawą. Ciekawy, czy się wkurzył. Chodźmy go zapytać. Bibi, co ci się stało z domkiem? Didi to jest jakaś masakra. Ten dom jest przeklęty. Ja już nie chcę tu spać. Zobacz, co się dzieje. No widzę, twój domek jest cały wypełniony lawą. Dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia, ktoś musi sobie robić jakieś głupie żarty. Ciekawe, kto sobie robi takie głupie żarty z ciebie, Bibi. O, tyle rzeczy nieprzyjemnych się działo, ale na szczęście jest już mój nowy domek. Ale w sumie teraz postanowiłem, że muszę wykopać jakieś diamenty, więc idę się udać do najbliższej kopalni. Słyszeliście, widzowie, schowałem się za domkiem i Bibi powiedział, że idzie teraz kopać diamenty. Więc chodźmy go poprankować, to będzie trzeci sposób na prankowanie przyjaciela. Patrz widzowie, Bibi już jest w jaskini, ale on mnie nie widzi, bo wypiłem specjalną płotkę na niewidzialność. Teraz postawimy Bibiemu w tym miejscu diamenty i Bibi będzie myślał, że będzie mógł je wykopać. I jak będzie chciał je wykopać, my mu je zniszczymy. Wow, nie wierzę, znalazłem diamenty, tak długo ich szukałem. Patrzcie, teraz wykopię je sobie. Ej, zniknął mi diament, przecież mam dobry kilo do wykopywania diamentów. O co tu chodzi? Widzieliście widzowie, jak zniszczyliśmy diamenta Bibiemu prosto po pod nosem i się zdziwił, że nie miał diamentów. Ciekawe, jak zareaguje teraz! Dobra, wykopię tego diamenta, na pewno mi się uda. Aaaa! No nie, co to jest za głupia kopania. Nienawidzę tego! Ha, ale to jest śmieszne! Zróbmy jeszcze raz takiego pranka, Bibiemu bo to naprawdę jest śmieszne, a Bibi się denerwuje. Postawię w tym miejscu bardzo dużo diamentu dla Bibiego, żeby Bibi myślał, że ma farta co do szukania diamentu. I oczywiście, jak Bibi będzie próbował je niszczyć, ja będę mu je rozważał. Malał. Mam już tego po dziurki w nosie. Ale dobra, nie poddaję się. Na pewno znajdę zaraz jakieś diamenty. Ło, wiedziałem, ale pierwszy raz widzę ich tu tak dużo. Teraz wykopię je wszystkie i zrobię sobie diamentową zbroję. Słyszeliście? Bibi myśli, że je wszystkie wykopię. Ale on jeszcze nie wie, że my mu je rozwalamy. Dobra, wykopię pierw tego z przodu i biorę. Nie. To są jakieś po prostu żarty. Dobra, mam na to pomysł. Wykopię je bardzo szybko. I na pewno mi się uda. Eee. O nie, o nie, no co jest? Nie wytrzymam. No nie wytrzymam! Ale śmiesznie się Bibi denerwuje. Mam pomysł, zróbmy mu jeszcze jednego pranka, ale pod diamentem tym razem zostawimy lawę i się spali Bibi. A więc w tym miejscu wylejmy bardzo dużo lawy. Postawmy blok diamentów i czekajmy, aż Bibi tutaj przyjdzie i wykopie ten diament. Tym razem mu się uda, ale nie wie, że wpadnie do lawy. Widzę kolejny diament! Ale on jest czaderski! I bardzo ładny, właśnie go będę kopał Proszę żebyś tylko teraz Mi nie zniknął eee, Nie, wpadłem do lawy Widzieliście jak nam się udało teraz sprankować Bibiego, nie wierzę, że dał się Nabrać na stary numer z lawą I diamentem, teraz czas na kolejnego Pranka na Bibim i to będzie już Czwarty prank, tym razem Na wejściu do domku rozwalimy jego Podłogę, postawimy tutaj dispensera Do tego dispensera wsadzimy Bardzo dużo zombiaków i na te dispensery Postawimy płytki, Przez to Bibi nie będzie widział tych dispenserów i jak wejdzie do domu, będzie go atakowała armia zombiaków. Oczywiście postawmy kamerę w jego domku, żebyśmy mogli wszystko widzieć na żywo. Więc ja biegnę do swojego domku i będę teraz oglądał na kamerach, czy Bibi wchodzi do siebie. Dzisiejszy dzień jest po prostu do bani. Wszystko mi się nie udaje Wracam do domu Ej, co tu robią zombiaki? Jeszcze zombiak na kurze Wow, oni mnie biją, muszę ich pokonać Widzieliście? Armia zombiaku zaatakowała Bibiego To był naprawdę śmieszny prank Bo teraz Bibi tam skacze w domku I próbuje ich pokonać <laughs> Czas na piąty prank na Bibim I to będzie naprawdę zabawny prank Ponieważ jak widzicie Bibiemu brakuje dywanu w domku Bo mu rozwaliłem poprzedniej tą lawą Dlatego wpadłem na pomysł, że wszędzie postawimy magma bloki. Bo jak wiecie, magma bloki zadają obrażenia, jak się na nich stanie. Ale żeby Bibi nie widział ich od razu, zakryjmy to wszystko jego ulubionym kolorem dywanu, czyli czerwonym. Czerwony jak truskawki. I teraz Bibi, jak wejdzie do domku, pewnie się będzie dziwił, dlaczego w dywan zadaje mu obrażenia. I on na pewno nie będzie wiedział, i podejrzewał tego, że tam jest magma blok. Ale żebyśmy widzieli jego reakcję na żywo, musimy oczywiście postawić w tym miejscu kamerę. Teraz. Musimy się schować w naszym domku i możemy obserwować, jak Bibi będzie płakał teraz z bólu. Co no? Ej, ej, palę się, palę się, palę się. Szybko na łóżko, szybko na łóżko. O, mam spalony cały strój. Co to jest? Wejdę tu jeszcze raz. Ej, już nie chcę, mam tylko pół serduszka. Widzieliście to na żywo na kamerę, jak Bibi teraz płakał z bólu. Normalnie stracił całe życie. To był naprawdę śmieszny prank, ale wydaje mi się, że trochę przesadziłem. Przygotujmy teraz kolejnego pręka na Bibi. I on będzie polegał na tym, że zrobimy taki bardzo łatwy parkour, i na samym końcu postawimy bardzo dużo diamentów, żeby Bibi myślał, że może je wykopać. Jak widzicie, bardzo dużo tutaj bloków stawiam, ale spokojnie, Bibi tych bloków nie wykopie. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ponieważ mam magiczny blok, który jest totalnie przeźroczysty, i nie widać go w ogóle w Minecrafcie, jak możecie zauważyć, zaraz znikną te czerwone kółeczka. Jeżeli będziemy chcieli tutaj się dostać, to nie możemy, ponieważ jest ten barier block. Na samym dole wylejmy bardzo Dużo lawy I Bibi jak będzie chciał doskoczyć teraz do tamtych diamentów Żeby je wykopać To odbije się od ściany i wpadnie do lawy I to będzie naprawdę śmieszne Wow, co tu robią darmowe diamenty I taki łatwy parkour Do nich? Przecież ja to szybko zrobię Bibi jeszcze nie wie, że tam jest Magiczna ściana, której nie widać I się odbije i wpadnie do lawy Już jestem blisko moich diamentów Został mi ostatni skok o, nie! Co tu robi lawa? Widzieliście, jak śmiesznie odbił się Bibi od tej ściany? Normalnie wpadł do lawy. To był chyba najlepszy prank na Bibi. Ale mam ochotę na coś słodkiego: jakiegoś batonika albo Donata. Dobrze, że mam w domu taką szafkę ze słodyczami, z której mogę zawsze wziąć sobie coś słodkiego, kiedy mam ochotę i coś zjeść. Bibi, co ty robisz w moim domku? Biorę wszystkie twoje słodycze! Oddawaj moje słodycze! No, powiem to mamie, zabrał mi wszystkie moje słodycze kości, ale mam pomysł co teraz zrobię Bibiemu, pożałuję tego, że mi zabrał te słodycze mam takie specjalne truskawki w czekoladzie i jedna jest bardzo ostra, a druga jest naprawdę łagodna i smakuje jak truskawka w czekoladzie i teraz się podzielę z Bibi, będzie on żałował, że zabrał moje słodycze, bo ta truskawka jest naprawdę ostra Bibi, Bibi mam dla ciebie coś super, co bardzo uwielbiasz, co, co masz dla mnie, a jaki owoc uwielbiasz, no ja kocham truskawki, no to Mam dla ciebie taką truskawkę, bardzo wsparto w dużej ilości czekolady. Proszę bardzo, to jest ta super czekoladowa, zwykła truskawka. Zjedzmy razem. Ła, wow, uwielbiam truskawkę, no dobra, w takim razie ją jem. O, ej, co ty zrobiłeś, Didi? Ona jest strasznie ostra, nie mogę wytrzymać. Cały się pali, Didi. Mówiłem, że ta truskawka jest bardzo ostra. Ona była tak ostra, że podpaliła Bibiego. <grym> didi, Didi, zagrajmy w kowanego. Bibi, ja nigdy nie grałem w chowanego. Jak w to się gra? No jedna osoba się chowa, a druga szuka. A jako iż ty grasz pierwszy raz, no to ty będziesz mógł się chować. Jej, super. Lubię się chować przed innymi ludźmi. Więc zobaczymy, czy mi się uda schować przed tobą. Dobra, Didi, to ja idę odliczać. Masz 10 sekund. Widzowie, mam 10 sekund, żeby się schować przed Bibim. Ale to jest niewykonalne, bo tutaj nie ma żadnych super miejscówek. Ale mam pomysł, że się schowam tutaj za drzwiami. I ciekawe, czy mnie Bibi tutaj znajdzie. Bibi, możesz już szukać. Czukam cię, Didi, gdzie ty jesteś? O nie, serio, schowaj się za drzwiami, jesteś taki słaby. No, jestem bardzo słaby w wchowanego, ale nic na to nie poradzę. Ale mnie to zdenerwowało, że mnie Bibi tak szybko znalazł. Nie podoba mi się to. Denerwuje cię przegrywanie jak babik chowanego? No, bardzo mnie to denerwuje. To muszę kliknąć w ten guzik. Ciekawe, co się stanie. Kliknę w ten guzik. A więc klikam. Wow, mnie przyniosło do jakiegoś laboratorium i tu jest tutaj doktorek. A co ciebie tu, dzieciaku, sprowadza? Doktorku, wyświetlił mi się komunikat, że pomożesz mi się chować w chowanym. No pewnie, że pomogę. Mam taki specjalny pędzel. I co ten pędzel niby robi? No ten pędzel pozwala ci się zamienić w nienaturalne przedmioty, jakie narysujesz. Sam spróbuj. Ale czadersko, czyli ten pędzel pomoże mi się zamienić w jakieś inne przedmioty, jak narysuję je. Ciekawe, co teraz powie Bibi, jak nie będzie w stanie mógł mnie znaleźć. No to Bibi, w takim razie, skoro wtedy przegrałem, to teraz będziemy się chować. W wielkiej restauracji, i mogę się założyć o trzy truskawki i dwie pomarańcze, że mnie w ogóle nie znajdziesz. Oczywiście, że cię znajdę, jesteś beznadziejny w będę cię szukał. No to listam tam do dziesięciu, a ja zaraz ci udowodnię, że mnie nie znajdziesz. Dobra, widzowie, musimy teraz przetestować ten super pędzel, który dostaliśmy od doktorka. I może narysujmy jakąś pizzę? I jak narysujemy pizzę, to może się zamienimy w taką super pizzę, i wtedy na bank nas Bibi nie znajdzie. Narysujmy wielki, żółty platek, żeby to były randy od pizzy, no i sos pomidorowy oczywiście musi być na tej pizzy. I zróbmy takie kawałki z salami. I już przygotowałem cały obrazek i on prezentuje się tak. I jak widzicie zamieniło mi w taką super pizzę pepperoni, którą namalowałem tam na ścianie. I teraz wystarczy, że się schowamy tutaj na stole i staniemy jako pizza i Bibi nas w ogóle nie znajdzie. Bibi możesz już szukać. W takim razie idę cię szukać Didi. Nie masz szans, że mnie znajdziesz, bo jestem mega dobrze ukryty Teraz. Bibi w ogóle nie ma opcji, że mnie znajdzie. Przecież ja jestem tak dobrze schowany jako ta pizza, że on nie zauważy mnie w ogóle. Didi, gdzie ty jesteś? Szuka i szukam. Może w tym automacie do Coca-Coli się schowałeś? Nie, nie schowałem się w żadnym automacie do Coca-Coli. Przecież bym tam nie wszedł. Dobra, Didi, idę teraz na górę. Tam na pewno się schowałeś, bo ty nie umiesz się chować. Nie, na żadną górę nie wszedłem. Jestem na samym dole. No dobra, to schodzę. Niech ci będzie. To tym bardziej cię znajdę. Nie ma takiej opcji, że mnie znajdziesz, bo jestem mega dobrze skukryty. Właśnie też mnie nie ma, Bibi, po co tam wchodzisz? No dobra, to pewnie jesteś tutaj. Nie, nie ma mnie tam. Hmm, bardzo dobrze się schowałeś, gdzie ty jesteś? Mogę ci podpowiedzieć, że na mnie jest ser i salami. Co, obzdurałeś się jakimś serem i salami? Nie, nie urodziłem się żadnym z serem i salami. Ja po prostu jestem serem i salami na jakimś placku. Przecież to niemożliwe, bym cię widział. A, w ogóle jaka tu jest przepyszna pizza, pewnie bym ją chętnie zjadł. O nie widzowie, zapomniałem zmazać tamten obrazek i Bibi nas może teraz znaleźć. Didi, ty się zamieniłeś w pizzę? Nie, żadną pizzę się nie zamieniłem, Bibi. Musisz mnie szukać, bo musisz mnie znaleźć. Ale ja nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś. Nie mogę, ja już ci nigdy nie znajdę. Didi, ty jesteś pizzą? Tak, Bibi, zamieniłem się w pizzę i się schowałem jako pizza, ale superacka kryjówka, co nie? Wow, to była naprawdę niezła. Ale nie udało ci się znaleźć mnie szybko, więc znowu się będę chował. Raz, dwa, trzy. 4. Bibi znowu odlicza, ja się teraz schowam może jako hamburger, więc musimy narysować hamburgera. Wystarczy, że narysujemy taką bułeczkę jeszcze u góry bułeczkę, jakieś tutaj mięsko takie delikatne, oczywiście pomidorka i troszeczkę serka. I naprawdę mój obrazek wygląda mega realistycznie, mam nadzieję, że mnie zamieni w realistycznego hamburgera, bo on wygląda tak. I widzowie zamieniło mnie w mega realistycznego hamburgera i teraz musimy się ukryć gdzieś na stoliku, tak żeby mnie Bibi nie znalazł. Przy pizzy nie możemy stanąć, bo wtedy będzie to widać, że tutaj się schowałem. A może jakbym stanął tutaj wokół trzech innych hamburgerów? Ciekawe, czy by to podejrzanie wyglądało, ale ja się schowam może na przykład tutaj na niebiesko-zielonym stoliku pomiędzy dwoma coca i na pewno mnie Bibi tutaj nie znajdzie. Dobra, ja już szukam. Policzyłem Didi do 20. No to życzę ci powodzenia, Bibi, bo na pewno mnie nie znajdziesz. O nie, widzowie, Bibi przebieg nade mną Kurde, Didi, ty coś za dobrze się zacząłeś chować Nie mam pojęcia, gdzie ty możesz być Było się ze mnie nie śmiać, że jestem bambikiem w Mówiłem, że jestem dobry, tylko potrzebowałem trochę czasu Hmm, tu są jakieś pomarańczki Może tu się schowałeś, ale chyba nie No gdzie? Przecież bym do żadnej pomarańczki teraz nie wszedł To ja już nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś Ej, ktoś wyrzucił burgera Nie, muszę jak najszybciej powódz kelnerowi go odnieść Ej, co jest? Didi, to ty! O, oh, wow, uderzyłeś mnie i mnie znalazłeś. To nie fair. Udało ci się! Teraz ja będę szukał. Dobra, to ja odliczam do dziesięciu. Ciekawe, jak się Bibi schowa. Jeden, dwa, trzy, cztery. Ale pamiętajcie, Bibi nie ma tego magicznego pędzelka, który dostałem od doktorka. Więc on się na pewno nic nie zmieni teraz. Dobra, Bibi, lecę już ciebie szukać! Ciekawe gdzie się schowałeś. Pewnie jesteś tym kelnerem tutaj. Didi, ja się tak schowałem, że mnie nigdy nie znajdziesz. Ale na bank cię znajdę, bo pewnie jesteś tam tym kucharzem z ladą. Bibi, jesteś śmieszny, to nie jestem ja, nigdy mnie nie znajdziesz. Znajdę cię bez problemu, pewnie się schowałeś w automacie, tak jak mi kazałeś. Nie, tam też nie. No to może jesteś w toalecie? Nie, w tej męskiej ciebie nie ma. Na bank wszedłeś do damskiej. Znalazłem cię, Bibi, ale słabo się chowasz. Ej, znalazłeś mnie, ty jesteś beznadziejny, oszukiwałeś. Jak niby miałbym oszukiwać skoro się postarałem, cię znalazłem. No dobra, to idę teraz na przykład może narysuję puszkę Coca-Coli i zamienię się w puszkę Coca-Coli. A puszka Coca-Coli wygląda tak. Wszystko trzeba wypełnić czerwonym i napisać tutaj napis Cola. I ten obrazek też wyszedł mi mega realistyczny. Ja to jestem jakimś bardzo dobrym malarzem, bo Coca-Cola prezentuje się tak na moim obrazku. I jestem teraz mega realistyczną puszką Coca-Coli i może się schowam przy tym automacie, stanę w tym miejscu. Albo nie, schowam się w tym Miejscu obok tej drugiej puszki, i ciekawe, czy mnie Bibi tutaj znajdzie. Didi, szukam cię, gdzie jesteś? Nie mogę ci powiedzieć, w którym miejscu jesteś, bo mnie szybko wtedy znajdziesz. No to będę szukał po stoliku i w końcu i tak cię znajdę. No to powodzenia w szukaniu mnie po stolikach. Jestem coraz bliżej, widzę to. Nie, jesteś coraz dalej. Mogę ci podpowiadać, jest bardzo zimno aktualnie. No to mów teraz. Teraz też jest zimno, Bibi, w złą stronę i. O nie, skoczyłem! Jest Jesteś coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Oni, o nie, zbliżasz się do mnie. Uciekam, nie znajdziesz mnie. Znalazłem cię, Didi. No nie, udało ci się mnie znaleźć. Gratulacje, Bibi, znalazłeś mnie w tej restauracji, ale proponuję szybki rewanż w zrobić. Dobra. To odliczaj do 15, bo to jest większy teren, a ja idę się szybko schować. No to szukam w takim razie, chowaj się. Dobra, widzowie, ja muszę teraz się schować w bardzo dobrym miejscu. Mamy tutaj klatkę z. O tak tu jest klatka z krokodylami i chyba się schowa w tej klatce z krokodylami tylko muszę narysować bardzo dobrze krokodyla żeby się w niego zamienić krokodyl wygląda trochę jak taka jaszczurka mam nadzieję że to we... nie to przypomina węża ale jak dorobimy tutaj nogi to przypomina trochę tutaj tego krokodyla Zrobię tutaj oczka taki uśmieszek delikatny i mój obrazek znowu wyszedł mega bardzo ładnie bo wygląda on tak i jest mega realistyczny tutaj krokodyl i spójrz mnie też zamieniło w takiego krokodyla, tylko jest jeden problem. Nie jestem w ogóle w żadnej klatce. Więc szybko muszę tutaj być w tej klatce i się schować tutaj z innymi krokodylami. O szczękę otwieram. O nie, chce mnie zjeść. Dobra, Didi, bo ja cię cały czas szukam. Byłem już dosłownie u wszystkich zwierząt. Zostały mi tylko krokodyle i właśnie do nich zmierzam. O, to chyba jest błędne miejsce. Nie wiem, czy tutaj chcesz wchodzić, bo zaraz się wszystkie krokodyle pożram. A, jakiś krokodyl mnie goni. No i dlaczego wszedłeś tam do nich, do klatki? Nie wiem, ale musiałem. Dobra, one są mega straszne, ale który wygląda na jakiegoś fałszywego? Ten cały czas tutaj biega. No bo on chce cię pozreć, Bibi, dlatego on tutaj biega. A, nie, niech mnie zostawi w spokoju. <laughs> ale się popłakałeś, Bibi, spokojnie, to byłem tylko ja. Co, to ty byłeś tym krokodylem? No, to byłem ja tym krokodylem.